Minister zdrowia profesor Marian Zembala zapowiedział w Szczecinie powołanie Narodowego Instytutu Raka. Wizyta ministra była kolejnym etapem cyklu spotkań ze środowiskiem lekarzy i samorządowców. Cel to poprawa warunków leczenia i świadomości społecznej, jak walczyć z chorobami cywilizacyjnymi. Minister zdrowia wyrażał się z uznaniem o szczecińskich lekarzach, szczególnie wyróżniając profesora Tomasza Grodzkiego. Spotkanie z ministrem zdominowała zapowiedź powołania Narodowego Instytutu Raka. W nim istotną rolę odgrywaliby nie tylko onkolodzy, ale i chirurdzy oraz genetycy. Kierunkiem pana dyrektora Pawłowicza ten zespół pracuje nie w przestrzeni izolowanej gdzieś na wyspie, tylko współpracuje z Narodowym Funduszem Zdrowia, ażeby zobaczyć po 6 miesiącach, Finowie 18 miesięcy robili pakiet onkologiczny, co można i w jakiej kolejności poprawić, zmienić. Dzisiaj słyszeliśmy pewne elementy tej dyskusji, ale pozwólmy liderowi przedstawić stanowisko. W instytucie stosowane byłyby nowoczesne metody leczenia oraz terapie, jakie nie są stosowane w żadnych innych polskich instytucjach. Profesor przyznał, że smuci go, że niektórzy uważają, żeby skutecznie leczyć raka, należy wyjechać za granicę. To kolejny etap, żeby z onkologii klinicznej przejść w onkologię prewencyjną. Jeżeli jakikolwiek nowy lek pokazywany podczas kongresu służy chorym, ratuje, bo po to są kongresy, w oparciu o badania randomizowane, o rejestry. Wówczas, co robi w Niemczech? Grupa Transparent, specjalna komisja analizuje, czy te dane, mówiłem o tym dzisiaj, mogą i w jakim czasie przejść do realnego wykorzystania. Podczas spotkania ministra z lekarzami padło wiele pytań i deklaracji, jak ma się zmieniać polska służba zdrowia. Profesor Marian Zembala nie ukrywał, że liczy na rozwój chirurgii onkologicznej i na rozwój przede wszystkim programów profilaktycznych. Podczas konferencji z sali padały trudne pytania o sprawy szczecińskie, ale i na przykład o legalizację medycznej marihuany czy sprawę dopalaczy. Noszę się z należytą powagą jako lekarz, jako nauczyciel akademicki, jako ojciec jeszcze w pamięci czworo dzieci i jako minister zdrowia tym bardziej. Innymi słowy, teraz w kontekście tego wszystkiego, co się stało i doświadczenia pewnego niekontrolowanego przez młodych ludzi zdarzenia z najsilniejszymi truciznami. Mało tego, w licznych telefonach rodziców, krewnych, które przewijają się, które dzwonią na telefony 800 060 800, przejawia się, podkreślany jest motyw, że my rodzice, my dziadkowie, my nauczyciele nie mieli świadomości, że ta trucizna jest tak duża. Cykl spotkań Zdrowie Polaków – Portret Własny to inicjatywa Ministerstwa Zdrowia, podczas której minister bierze udział w spotkaniach z lekarzami z całej Polski. W planach są jeszcze wizyty m.in. w Poznaniu czy na Dolnym Śląsku.